awokado z jajkiem i żółtym serem. Awokado z jajkiem i żółtym serem to bardzo energetyczna potrawa, którą zrobisz nawet w 10 minut. Awokado z jajkiem jest idealne na śniadanie, dość kaloryczne, ale też bardzo zdrowe. Do wykonania awokado z jajkiem i żółtym serem potrzebne są następujące składniki. Oczywiście awokado, najlepiej dojrzałe, jajka, sól, pieprz i żółty ser. Najpierw nacinamy awokado wzdłuż. Nóż, w zasadzie ostrze, opieramy na pestce, która znajduje się w środku awokado, także nie przetniemy się. Jeśli awokado jest dojrzałe, nasze niestety nie jest, nie było. Jeśli jest dojrzałe, to z łatwością dostaniesz się do środka. Pestkę również z łatwością wyciągniesz, podważając ją na przykład nożem. Połówki awokado wkładamy do naczynia żaroodpornego. Należy je posolić i popieprzyć do smaku. Następnie wydrążone otwory, które pozostały po pestce, wbijamy po jednym jajku. Nadmiaru białka możemy się pozbyć, ale jeśli wypłynie na zewnątrz poza awokado, nie należy się tym przejmować, ono zetnie się w piekarniku i również świetnie będzie smakować. Do drugiego awokado również wbijamy jajko. O, widać, jak nadmiar białka wylewa się poza awokado. Dodatkowo jajko należy jeszcze posolić i popieprzyć do smaku. A następnie wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 10, góra 15 minut. Minutę przed końcem posypiemy nasze awokado startym żółtym serem, który możemy teraz właśnie zetrzeć na tarce. Posypujemy sporą, grubą warstwą żółtego sera. Równomiernie rozkładamy i tak wygląda efekt. Ser rozpuścił się. Widać białą kołderkę z nadmiaru białek, które wylały się poza owoc, ale które również można zjeść. Tak wygląda efekt. Jest to świetna potrawa na śniadanie. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem. Będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami. Nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.